Szanowni Państwo, zapraszam do obejrzenia mojego kursu, w którym przedstawiam związki przyczynowo-skutkowe dotyczące digitalizacji bankowości. W moim kursie przedstawiam sposób myślenia, w jaki należy analizować przedsiębiorstwa, które działają w pełni w sferze cyfrowej. Ja nazywam się Tomasz Waszczyk, jestem byłym pracownikiem funduszu inwestycyjnego. Aktualnie pracuję jako programista. Zajmuję się wytwarzaniem software'u, który działa razem z hardware'em oraz digitalizacją wartości, który ten hardware wytwarza w danym przedsiębiorstwie. Kiedy tworzyłem ten kurs, miałem dwie myśli przewodnie. Pierwsza myśl przewodnia to środowisko niskich stóp procentowych, o którym każdy z nas powinien już wiedzieć. Natomiast drugą myślą przewodnią jest obraz, gotycki obraz. Alegorią tego obrazu jest zależność pomiędzy rządem oraz pieniądzem, który ten rząd emituje. Mam tu na myśli zakusy inflacyjne, o których będziemy sobie opowiadać w dalszej części tego kursu. Kiedy przygotowywałem ten kurs, było dla mnie bardzo ważnym, aby osoby początkujące miały kurs, dzięki któremu obejrzą i zrozumieją w sposób przejrzysty, dlaczego elektroniczny sposób wymiany dobra, wartości jest tak bardzo istotny. Było dla mnie ważne to, aby osoby, które już są w branży, również tutaj znalazły coś dla siebie. I jako przykład przedstawiam tutaj analizy asymetrycznej inflacji. Są to koncepcje Johna Nasha i wskaźnik ICPI. I te koncepcje są aktualnie w Europie bardzo mało znane. Było dla mnie bardzo istotnym, aby przedstawić nieco informacji dla zarządzających funduszami instytucjonalnymi, aby te osoby miały również relatywnie łatwe wejście do tego świata. Istotne było dla mnie to, aby przekazać i programistom, którzy aktualnie zajmują się wytwarzaniem oprogramowania, w jaki sposób ten trend może zmienić ich pracę, ale również przekazać konkretne sposoby myślenia oraz działania zaraz po obejrzeniu tego kursu albo poszczególnego modułu. Przedstawiam tutaj pewien ekosystem, który ma bardzo duży potencjał, aby przyczynić się do masowej adopcji. Kontekstem mojego kursu jest ten wykres. Wykres ten przedstawia zbiór największych banków w Europie, przedstawiony na jednym wykresie. Jak widzimy, od roku 2007 ten wykres regularnie maleje. I w tym kursie wyjaśnię skutki oraz postaram się przekazać projekcje w przyszłość, jak może przyszłość zachowywać się dalej po prawej stronie wykresu. To, z czym zostawię studenta tego kursu, jest repozytorium na GitHubie. Dzięki temu repozytorium będzie możliwość zadania mi pytania, skonsultowania się, ale przede wszystkim przedstawi wartościowe linki oraz odnośniki oraz publikacje naukowe, dzięki któremu student dalej będzie mógł sobie podążać własną drogą i nie być zagubiony w szumie informacyjnym. Mam nadzieję, że to Państwa zachęciło i zapraszam.